ku światu wielkiemu. Cel za szczęście obiorę, a wiatr w horyzont uniesie i ku nieznanym lądom poniesie. Spalone mosty zostawię daleko i z nową nadzieją na fali popłynę. Zorza polarna rozświetli me myśli i chłodnym spojrzeniem ukaże mi przyszłość. W dzisiejszym zakończyliśmy jubileuszowy 20. edycję konkursu literackiego Błękitna Struna. Cieszy nas, że niezmiennie od 20 lat cieszy on się dużym zainteresowaniem młodzieży, dzieci, ale i również dorosłych osób. Zachęcamy wszystkich do tworzenia, pisania jak najwięcej i w przyszłym roku zapraszamy do kolejnej edycji, już 21., która odbędzie się w ramach działalności już Ośrodka Kultury Sportu gminy Puck. Natomiast my jesteśmy współorganizatorem, głównym organizatorem jubileuszowej edycji jest Biblioteka Publiczna imienia Ześlubin Polski z Morzem. Cieszy nas obecność. Wszyscy laureaci zostali, myślę, że w ciekawy sposób uhonorowani. Na zakończenie mieliśmy możliwość posłuchania uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Pucku. Był to interesujący akcent w naszym spotkaniu. Zapraszam do pisania wszystkich chętnych z terenu miasta, jak i gminy. Jest takie miejsce przez Boga wspomniane, gdzie woda łączy się z niebem, gdzie słońce wschodzące rozświetla poranek, a mewa zachwyca swym śpiewem. Gdzie morze szumiące zmysły rozbudza i zmienia wymiar istnienia, wprowadza głęboki stan duchowego, długiego wręcz ukojenia. Gdzie piasek gonący skwiercząc pod stopami daje uczucie lekkości, a ryby, rośliny i cały świat morski symbolem są obfitości. Z okresu 10 lat, pierwszy tomik za okres ten 10 lat, jak powiedziałam, wydała gmina Puck z dofinansowaniem Urzędu Miasta Puck. Natomiast następny tomik, który dzisiaj wręczaliśmy wszystkim laureatom, trafił do wszystkich uczestników, laureatów, ale również, co nas bardzo cieszy, do bibliotek szkolnych i on znajdzie się w zbiorach bibliotek szkolnych również. Jest to tomik za ostatnie 10 lat, czyli zamknęliśmy klamrą całe dwudziestolecie w formie tomików edycji. Natomiast co roku wydajemy w skromnej formie wprawdzie, ale prace laureatów za kolejny rok. Także zbierać będziemy przez następne 10 lat kolejne tomiki, aby wydać następną publikację i żeby ślad tego konkursu został na terenie miasta, jak i gminy.
To spotkanie jest dowodem tego, że jednocząc się razem możemy więcej. Gratuluję poetom, gratuluję waszego dystansu do rzeczywistości, umiłowania piękna i tego szukajcie w życiu. Dystans piękna daje szansę na prawidłowy, piękny, wspaniały rozwój. Gratuluję jeszcze raz. A pani dyrektor, dziękuję za współpracę i niech ta skromna róża będzie wyrazem tych naszych emocji. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.